Tutaj postawienie trafnej diagnozy oparte jest o badanie mikroskopowe ze skrobiny. No, troszkę nieprzyjemne dla zwierzęcia, ale zeskrobuje się wierzchnią warstwę skóry, bada pod mikroskopem, badanie zajmuje 3-5 minut, może 10 i w ciągu tych paru minut jesteśmy w stanie postawić diagnozę, czy jest to dane objawy wywołuje nużeniec, czyli ten pasożyt, i mówimy, mam do czynienia z nużycą, czy przyczyna jest inna, no i musimy szukać dalej. Nużyca leczy się długo, leczy się nieprzyjemnie, ale coraz więcej jest leków, które skutecznie zwalczają tę nużycę, i co więcej, coraz więcej jest leków, które oprócz tego, że skutecznie ją zwalczają, są coraz bezpieczniejsze dla organizmu zwierzęcia. Nie będę tutaj się wdawał w historię, jakie preparaty były kiedyś do używania, bo teraz ich po prostu nie ma w rejestracji i po prostu nie są stosowane, ale czy to postać doustna, w postaci tabletek, w postaci kropli, ewentualne miejscowe traktowanie, szamponoterapia, to wszystko lekarz weterynarii wytłumaczy, wprowadzi w życie. Wskazane są preparaty zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które poprawiają kondycję skóry, poprawiają też funkcjonowanie układu odpornościowego. Jeżeli zwierzę miewa nawroty nużycy, jeżeli nie jest to szczeniak, tak, mam do czynienia już z dorosłym zwierzęciem i któryś z kolei incydent z rzędu wskazany jest, mimo wszystko usług zabieg kastracji, gdyż podczas ucieczki dochodzi do olbrzymiego spadku odporności i nawroty nużycy są. I tu jest niestety mały haczyk, bo sam zabieg operacyjny też będzie dla organizmu nieprzyjemnym zdarzeniem i będzie powodował spadek odporności. Ale musimy rozważyć, czy jeden kontrolowany zabieg i zakładamy, że będzie spokój z nużycą, czy regularnie, systematycznie narażamy zwierzaka na nieprzyjemne objawy. Powiedziałem, że objawami tej choroby są głównie wyłusienia, bez żadnego świąt, bez żadnego dyskomfortu, więc właściwie można by sobie zadać pytanie, to po co leczyć, skoro psa nie boli? Natomiast warto leczyć, trzeba leczyć, ponieważ nieleczona nużyca doprowadza wtórnie do infekcji bakteryjnych, do nadkażeń, które już są bolesne, które już są nieprzyjemne, i zwierzę, drapiąc się, ocierając częściami ciała o sprzęty, o podłoże, wtórnie nadkaża sobie dodatkowo, rani i rozwija się taka spirala powodująca uszkodzenia skóry. I dlatego nużycę leczyć warto i trzeba.